Cześć, dzień dobry, buongiorno, witam się z wami wszystkimi w sobotę. Idziemy właśnie do lasu. Jak wiadomo, sezon grzybowy trwa, więc całą ekipą wyruszamy przed siebie. Zobaczymy, ile uda nam się zebrać. Nie wiem, czy obserwujecie ludzi wokół wrzucających właśnie pełno grzybów. No i zobaczymy, z jakimi zbiorami uda nam się dzisiaj wrócić. Kosz number one, grzybami. Tu dziewczyny przewodniczki, przodowniczki dzisiejszej wędrówki. Mamy tutaj pierwszy okaz, zanim weszliśmy do lasu. Na łące. Mówiłeś, że grzybów nie widzisz. No grzybiarz pierwsza klasa. Pięknie. Jest już. O. Dla zachęty. Dla zachęty pierwszy. Nie no, pogoda ci rewelacja. Miało padać, nie? Od rana. Ciągnęły mnie do tego miejsca tutaj te trójaki, ale wchodząc dalej, ale piękny, znalazłem to. No, super. Cyk, to będzie udane w grzybobranie, coś czuję. Ale te czerwone też są, pa, jak schowane. Gdybyście mieli okazję być w lesie, tego nie zbieramy. No chyba, że za ważnych. O, pełno jest tego tu. I tam, i tu. Co, masz coś? No chyba to jest dobry grzyb. Oka. Tak. Piękny, ale ładny. No. Tutaj też wysyp jest. O. O ja. Ale piękne. Czekaj, zrobię zdjęcie też. Śliczne. Takiego poranku. Okej, okay, teraz czas na mnie. Już widzę z daleka. O chuj, to niedobre. Ale fail. O, tu jest piękny. O, pa, prawdziwe, pa. O. Piękny. Pa. Jej! Pytanie, jak myślicie? Czy ten grzyb nada się do czegoś? Ale grzybów, naprawdę. Dobra, dawaj tu koszyk. Cyk. O, proszę bardzo. Takie okazy. O, pewnie, a tobie się ciotka podoba? Listonosza spotkaliśmy też. Ty ciotka, chodź coś się pokaże. Ty, po jaki grzyb? On jadalny czy nie? Co? To są jadalne. Dobrze. I w ramach tego, że jesteśmy w lesie, tutaj wyskoczą wam przykłady grzybów jadalnych, a po tej stronie grzybów niejadalnych. Jeżeli jesteście niepewni, to pamiętajcie, lepiej zostawić grzyby niż wziąć. Pięknie, wędrówki, czas, w ogóle jest która godzina? Godzina po 8. No i mamy tyle grzybów. Nie wiem dlaczego miałam ochotę zaśpiewać teraz kolorowych jarmarków. Nie pytajcie dlaczego. Zostałam poszarpana przez las, gałęzie i różne takie inne, ale patrzcie, już cały koszyk mamy, a jesteśmy tu może z pół godziny, także dzień na plus! Ciotka zła, mówi, że zmieniam miejscówkę, ch**nia z grzybnią jest, dosłownie, zobaczymy ile ma u siebie w koszyku. Pytanie do was, co tędy szło? Co bądź kto? Na odpowiedzi czekam w komentarzach i pozdrawiam z tego miejsca Mireczkę. Mirka, ty jako specjalistka z pewnością wykażesz się swoją wiedzą i liczę, że ty jako pierwsza właśnie odpowiesz na to pytanie. Proszę bardzo, jeszcze przebitka, żeby nie było niedopowiedzeń. Kto lub co to było? Mamy lekką obsuwę, ponieważ my jesteśmy tu. A ciocia z koleżanką są tam. Nawet na przybliżeniu nie będzie ich widać. A to dlatego, ponieważ moja cioteczka ma takie umiejętności i zdolności. Po prostu ma radar grzybowy. I doskonale wie, w którym miejscu znajdują się grzyby. Także włączamy napęd i lecimy. Nie no, ciociu, przedni pomysł. Tylko ciekawa jestem w ogóle, gdzie ty jesteś. My tu przyszliśmy, a ciebie nie ma. Musimy być pierwsi, bo tam są inni ludzie. Tak. Pójdźmy na grzyby, pomyślało
50 osób. Ale tu jest wyższa trawa. Nie będzie takie easy, żeby tu znaleźć. W pierwszym momencie myślałam, że to jakaś spuszona sarna, a to cioteczka. Także pozdrawiamy z tego miejsca. Nie mam pojęcia, w jaki sposób przedostała się przez kratę. Nie wiem, chyba jeszcze nie znam na tyle cioci i wszystkich jej umiejętności, więc propsy. Ciociu! Masz grzyba? Patrz. My tu gadu, proszę bardzo. A tutaj, jakie piękne. Fujka. Fu. One nie są dobre chyba. One są dobre? Może ślimaki po nich chodziły. Nie. Nie znam się na tym. Te chyba grzyby są niedobre. Chociaż. Ale ładne. Ale mają tutaj od spodu, jak są takie blaszki, o takie o, to zwyczaj to są trujące, ale nie wszystkie, bo Kania też ma blaszki, a jest pyszna, zwłaszcza w jajku. I smakuje jak kotlet schabowy. Dobra, to nic. Weźmiemy to? Bierzemy czy nie? No nie wiem, ja się nie znam na tym do końca. Fu. Może zostawmy. Sama mówiłaś, że jeżeli nie jesteśmy pewni, to zostawmy te grzyby. Lepiej zostawić niż wziąć. Dobra, może jeszcze się ekspertki zapytam. Ciociu! Proszę bardzo, pani Irenka tutaj zbiera same duże okazy. No nie, to są jakieś tam... No na sos dla mamy. No. A wy już jeszcze nazbierały samych tych. Ale to? To jest niedobre? Czyli rozumiem, że co? Że mamy kosz pełen co? To jest szatany? Nie. To są szatany? Szatan serduszko! O nie. No to czyli co? Musimy pół koszyka teraz w tym momencie. A tak się cieszyliśmy, a tak dobrze nam szło. Na razie się cieszcie, już jest pełny. Ale fail. Nie, ja to zbieram. No, wszystkie. Chociaż Aśka mówi, że ona ich zbiera, nie? Aha. No. Mówi, że to są jakieś szlachetne. Ty, ciotka, chodź! Szlachetne szatany! Co to jest? No i co? No, rada wujka Gogla. Albo cioci. No, nie ma. No nie ma! No, jest trochę kurde lipa. Ja mówię tak, szliśmy tu 6 km po to, żeby przyjść, żeby nic tu nie było. Teraz przegląd koszyka wjeżdża. Ciotka ekspertka. Ciociu, popatrz. Ale ja też mam. Ja cię nie zbieram. Wujek Gogle, prawdę ci powiem. Patrz, ale oni mają, no, a ja mam ile wody. Jest to borowik szatański. Borowik szatański, gatunek grzybów z rodziny borowikowatych. I wygląda on tak, no czyli to nasze grzyby. K***wa, no nie. No po prostu k***wa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? A piszą, żeby go zbierać, czy nie? Czy je, jadalny, o. Najważniejsza kwestia, czy jest jadalny. Pyszny, jeśli właściwie go przyrządzić, czyli jadalny. No są jadalne, to ci mówię, że borowik babcia Teresa szatański zawsze go ich zbiera. Jadalny czy nie? A to jest ten. Z białą główką. Decyzja jest taka, że zostawiamy grzyby, robimy przegląd razem z babcią. Babcia jest ekspertką, więc zobaczymy. Ale ogólnie frajda z samego grzybobrania jest przednia. I decyzją naszą wspólną jest to, że idziemy szukać jadalnych grzybów. Ale czy nam się uda? Nie wiem. Dobrze, tu całą garść mam grzybów. A tu proszę bardzo. Cyk. Piękne. Potrzymasz? Nie potrzebuję noża. Piękne. Podam. Bo w tym roku jest naprawdę ilość grzybów wszystkie. No! Ta, tutaj ciocia znalazła miejscówkę. Patrzcie, jakie grzyby. Ale to nic. Tu jest cała tu. Polana. Patrz tam, pod tym drzewem. Zobacz, ile tam jest. O ja! Dlatego mówię, Lubek niech zbiera. Patrz tam. Chodź tu, Kamil. No grubo. No. Także wyrywaj te. Co mam
mamy zrobić. Gloria, chwała. Odcinek uratowany. Słyszysz? Ciocia ma receptę. Co mamy zrobić z czerwonymi grzybami? No, wyrzuci się. Co tam znalazłaś? Pokaż się, cia. Rogi! Prezent dla mnie. Kamera ostrości nie chce łapać. O, wow. Tylko już tu trochę leżą, widać, no. Nie? Zobacz. Ale piękne, no. Prawda. Super. No. Dobra, bierzemy, będzie pamiątka a jak? Dzisiejszego dnia. Zrobimy z tego wieszak na kurtki. Tak. Pokaż, ile jest grzybów. No jak, grzybów to my mamy całe mnóstwo. Uwaga, musieliśmy wyjąć taką torbę. Patrzcie, jakie wielkie. No, serio. Humorów nie zbieramy. Tylko możemy sfotografować albo nagrać. Ewentualnie. Ilość grzybów wszystkie. To jest taka. Taka sytuacja. Gdzie? Bez przesady. No tutaj. No. Szybka zmiana outfitu, lekkie ogarnięcie i co? Jedziemy świętować kolejną sobotę. Mamy co świętować. Jak już wiecie, wyszła nasza piosenka. Właśnie dzisiaj jedziemy do mojej przyjaciółki Mirki i jej męża celebrować ten fakt. I nie tylko to. I cóż, no i jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i możecie w komentarzach napisać, bo zapomniałam Was zapytać, czy lubicie w ogóle zbierać grzyby. Jest takie przysłowie, emocje jak na grzybach. Po dzisiejszym dniu rozumiem to dosłownie, że tak powiem. I cóż, na zakończenie jeszcze widok na mojego lubka, kompletnie się nie spodziewał tego, to jestem cała ja, tak? Dokładnie, zostałem zaskoczony z bomby. Pozdrowionka dla wszystkich. Tak, także do następnego razu.